Witajcie w kolejnym materiale na kanale Gracz Fan. Jeśli lubicie tego typu filmy, pozostawcie łapkę i suba, aby być na bieżąco, gdyż w ten sposób pomagacie rozwijać mi mój kanał. Inżynierowie zwani również kosmicznymi pilotami, twórcami obcych, w czasach swojej świetności dysponowali potęgą, która dominowała w całej galaktyce. Ich technologia opierała się w głównej mierze na bioinżynierii, dzięki której tworzyli wiele nowych form życia. Byli oni odpowiedzialni za stworzenie zabójczej rasy ksenomorfów, ale również za zapoczątkowanie życia na Ziemi i kreację ludzkości. Dlatego też porozumiewali się oni językiem, który był najstarszym znanym językiem używanym przez ludzi na Ziemi. Android David doskonale znał język proto-indoeuropejski, gdyż uczył się go nawet na Prometeuszu. Dlatego też w momencie kontaktu z ostatnim żywym inżynierem na LV-223 próbował nawiązać z nim kontakt. Co ciekawe, ich rozmowa w większości została całkowicie wycięta i nie ukazała się w kinowej wersji filmu. Przez to spora część widzów nie była nawet świadoma, że inżynier potrafił mówić. Kilka lat po premierze, gdy film otrzymał rozszerzoną wersję, fani otrzymali dostęp do wyciętych scen, stąd też możemy dowiedzieć się, o czym dokładnie rozmawiali. Na początku, gdy inżynier podnosił się ze swojej kapsuły, zapytał ogólnie: dlaczego tu jesteście? Po co tutaj przyszliście? Następnie Elizabeth pada w szał i chciałaby David spytał go, dlaczego inżynierowie chcieli zabić ludzkość, mimo że wcześniej nas stworzyli. Jednak nie doczekała się odpowiedzi, mimo że inżynier patrzył na nią z zaciekawieniem. Została bowiem szybko spacyfikowana przez podwładnego Weylanda. Następnie David, używając proto-indoeuropejskiego, powiedział inżynierowi o tym, że jego pan przybył tutaj, ponieważ jest stary, ale nie chce umrzeć i wierzy, że twórcy ludzkości są w stanie wydłużyć mu życie. Inżynier, patrząc na Petera i silnie gestykulując, zapytał ogólnie: co zrobił ten człowiek, co czyni go tak wielkim, że zasługuje na więcej życia? Następnie, po tym jak David przekazał Peterowi pytanie inżyniera, Weyland zaczął szczyć się tym, że stworzył androida, który jest istotą doskonałą i że kreatorzy nowego życia, tacy jak on, zasługują na życie wieczne. Co ciekawe, inżynier nie dostał tej informacji w starym języku, a wyglądał, jakby całość zrozumiał. Następnie z zaciekawieniem spojrzał na Davida, po czym oderwał mu głowę, którą wykończył Weylanda. Podsumowując, inżynierowie posługiwali się dawnym językiem Ziemian i mimo że rozumieli pytania ludzi, to nie byli skorzy do rozmowy i jakiejkolwiek pomocy. Prośba człowieka o wydłużenie życia wywołała w inżynierze agresję, a gdy Weyland zaczął mówić, że są sobie równi jako kreatorzy życia, inżynier uznał to za obraz, dlatego też postanowił zneutralizować ludzi, którzy ośmielili się prosić go o życie wieczne. W komiksach inżynierowie byli za to bardziej rozmowni, gdyż przykładowo podczas walki Predatora Ahaba z inżynierem, ten początkowo określił Predatora marnym wytworem biologicznej hybrydyzacji, która przez swoją niedoskonałość zasługuje na błyskawiczną neutralizację. Jeśli interesują Was tego typu ciekawostki zawarte w filmach z uniwersum obcego, dajcie mi o tym znać, a przygotuję dla Was materiał, przykładowo o tym, jakim eksperymentom poddał Elizabeth Android David przed fabułą filmu Obcy Przymierze. Tymczasem do usłyszenia, cześć!